Witam was wszystkich bardzo serdecznie. Ja jestem Demon, a to jest kolejny odcinek z Wiedźmina. A więc szukałem długo, dość długo. I nareszcie nie mam pojęcia, jak wyjść do tego szpitala, ani na cmentarz, bo na cmentarzu jest fragment meteorytu. I nie mam pojęcia, jak ten meteoryt zdobyć. Więc pewnie będę musiał latać po kolei. No. Widzę, że potrzeba było Wiedźmina, żeby załatwić sprawę bestii w kanałach. Ale żeby od razu rzeźnika z Blaviken? O co ci chodzi? O to, że wiem, co z ciebie za ziółko. Lepiej uważaj, bo straż ma na ciebie oko. Nie chcę słyszeć o zabijaniu ludzi w tym mieście. Pewno i tak nie dowiedziałbyś się pierwszy. Bardzo zabawne. Czego właściwie chcesz? Spojrzałem, jak wejść do tego szpitala, bo już naprawdę nie mam siły. Szukałem wszędzie i trzeba pogadać z tym strażnikiem. Widziałem w mieście ludzi ze znakami salamandry. Wiesz coś o nich? Idź stąd, Wiedźminie. Nie mam ci nic do powiedzenia. Ale... Znikaj. Kapitan nie pozwala o tym gadać. Jest tu co ciekawe. Mamy jedną kartę. Co to za szpital? Imienia proroka Lebiody. Wiatrem morowym od niego śmierdzi, bo zarazę tam leczą i brudne szmaty palą. I jak kogoś nie lubimy, to ma tam warpę. Śmieszne. Muszę iść. Kurde, no nie. A co? Aha, to jest takie samo zdarzenie jak to. Można tak powiedzieć. Kurde, nadal nie wiem, co zrobić. Co by zrobić? Ze strażnikiem pogadałem, a to nic nie dało. Myślmy, co by tu jeszcze dało? Nie wiem, mam pogadać z nim? Zostało jeszcze 6 sefir, okej. W szpitalu. Do szpitala się nie dostanę. Tajemnicza wieża. Mam jeszcze sefiry. Inne sefiry muszę znaleźć. Tajemnica widzimy. Przesłuchać świadka. Nie mam jak. A to nie. Stróżami prawa. To też nie. Vivaldi, Vincent. Pamięć ostrza. Muszę porozmawiać z Shani. No bardzo fajnie. Gdybym mógł, to bym porozmawiał. Ale tak trochę nie bardzo mogę. Właśnie, nie sprzedałem chyba jeszcze tych ksiąg. Takich ksiąg antykwariusz. Siema. O co? Potrzebuję sprzedać tą księgę. Tą księgę. I tą księgę. Coś jeszcze? Tą księgę. Dobra, mam już ponad 900 orenów, więc jest całkiem nieźle. Jedynym pomysłem, jaki mi teraz przychodzi do głowy, to pogadać z Vincentem Maysem, czy Maysem. Z Vincentem po prostu, bo nie mam innego pomysłu, co bym mógł w tym momencie zrobić. Vincent, siemano kolesiu, kolego. Muszę z tobą pogadać. O co? Dlaczego nie pozwalasz strażnikom mówić o salamandrze? O co chodzi, Wiedźminie? Chcę z tobą po... Nie o... Ktoś... Co su... Pewnie... Zabroniłeś ludziom... To, że nie chcą z tobą rozmawiać, nie oznacza, że nie zajmują się sprawą. Może ty ze mną porozmawiasz? Rozmawiam, mimo że nie jestem pewien, czy dobrze robię. To ważne śledztwo i jest objęte tajemnicą. Koniec rozmowy. Co robisz nocami? Spotykasz się ze swoim szefem? Azarem Javedem? Odchędzasz się, Wiedźminie. Skąd masz pieniądze? Nie trzeba być bogatym, żeby nocować w dzielnicy handlowej. Od czego są znajomi? Bogaci znajomi. Ponieważ nie mam mocnych dowodów, wstrzymam się na razie z werdyktem. Góra urodziła mysz, ale przy... No nie mam pojęcia. Co ja mogę teraz zrobić? Do kogo mogę teraz zapukać? Mam, nie wiem, w nocy do tam na chatę do Shani wbić? Potrzebuję dowodów. Porozmawiać z Shani o mieczu. Nie bardzo mogę z Shani o mieczu pogadać, gdy ona jest w szpitalu. I nie bardzo trochę mogę z nią porozmawiać o tym, bo nie mogę wejść do szpitala. Come on.
Dobra, ja znajdę rozwiązanie, to włączę nagrywanie. Jestem z powrotem. Mam już jakiś delikatny trop. Pogadałem z Siemkiem. I Siemko trochę mi powiedział, że jest posłaniec Golana Vivaldiego, chyba bodajże. I tutaj można z nim pogadać. Witaj. Czego tu szukasz, przybyszu? Słyszałem, że skupujesz biżuterię. A nawet jeśli, to co? Napijesz się ze mną? Jasne, w towarzystwie zawsze raźniej. Dobra, nie będę mu płacił, a jak wybierę pierwszą opcję dialogową, to nic mi to nie da. A więc tak, walniemy na początek mocną wódę. No i starczy. Słabą głowę ma koleś. A, łeb masz twardy. Ja już mam dość. Może teraz to podziała. Mów, kto płaci za brosze. Albo załatwi cię tak, że rodzona matka cię nie pozna. Wynoś się, nic ci nie powie. Shit! No nie wyrobię, myślałem, że jak jest podcięty, to będzie działać. Ach, kurwa, dobra. Karczmarzu, szanowny karczmarzu. Dobra, daj mi wolny pokój. Prześpię się trochę, zniweluję ten efekt alkoholowy, bo ile on będzie trwał? Aha, ja pewnie wiem. Powiedzmy, że o 24 godziny, o 20... No, 24 godziny przewinę. Jeszcze raz i wtedy spróbuję. Tylko straciłem dobry alkohol, fuck. A nie będę wczytywał, bo nie mam save'a tak naprawdę. Nie zrobiłem save'a, fuck. Dobra. No czarny ekran, proszę cię, nie denerwuj mnie. No. No i po efekcie alkoholowym. Z baraniną może jeszcze pogadam. Czego chcesz, odmieńcze? Chcę zadać kilka pytań. Chyba nie wiesz, do kogo gadasz, dziwolągu. Wystarczy, że krzykna, zanim zdążysz policzyć do trzech, będzie tu tuzin zabijaków, którzy zrobią z twojej dupy wielki kanion. Zanim policzysz do trzech, będziesz trupem. No proszę. Dobra, to już było. Pytanie było retoryczne. Wiem, czym się zajmę. Przychodzę od Talara. Znalazłem u niego rzeczy kogoś, kogo szukam. Co to ma wspólnego ze mną? To były rzeczy Wiedźmina. Jak je zdobyliście? Znaleźliśmy. Twój koleżka pakował się w niebezpieczne sytuacje. Wdawał się w interesy z ludźmi ze znakami salamandry. A potem ślad po nim zaginął. Popytaj ludzi na bagnach. Tam znaleziono te fanty. No i proszę, mam kolejny trop czyżby? Nie, wątpię. Czego chcesz, biały wilku? Co słychać? Stare kurwy nie chcą zdychać. No, dużo się dowiedziałem, naprawdę. Okej, okay, może teraz będzie ten posłaniec. Mam 3 wina aż, dobrze. Cześć. Chcę sprzedać broszę. Poddychę za sztukę. Umowa stoi. Bywa. Czekajcie, tutaj chyba miałem u tego kaczmarza brosze. Brosza, gdzie są broszek salamandry? Tu są. 180 orenów, nieźle. Co ja tu jeszcze mam takiego interesującego, co mógłbym sprzedać mu? Na pewno wezmę sobie tą księgę, bo kiedyś jej będę potrzebował, bo będę mógł ją sprzedać. Teraz 128. Nie, 180 orenów dla mnie. Chcę sprzedać broszę. Oddych. Umowa. Halo? A tak, dostałem kasę, tylko mi nie pokazało, że dostałem. O co? A napiję się z nim jeszcze raz. Wezmę, zobaczę, czy tam jeszcze jakaś ciekawa opcja jest. Co? Szukam pracy. Wiesz, u kogo można by zarobić? Dobry z ciebie kumpel.
Pracuję dla Leuwardena. Wiesz, tego kupca z Ilfgardu. Powinien mieć jakieś zlecenie. Dzięki. Nawet przyjaciołom... Muszę porozmawiać z Leuwardenem. Poczekaj, posłańcu. Wynoś się. Aha, to też nic nie dało. No dobra. Wyjdziemy sobie teraz na zewnątrz. Ja muszę się przespać, bo... No widzicie, jestem kawałkiem gówna, który się zatacza. Pod wpływem alkoholu. Dobra, drzwi wyjściowe. Traf te drzwi. A dojście w jakiekolwiek miejsce pod wpływem... No, z tym upojeniem to jest naprawdę dobre. Naprawdę. Powoli, no przynajmniej Geralt się nie wywala, to jest plus. Dobra. Ale znaku, mam nadzieję, umiesz użyć jeszcze. Kurde, był jakiś na pewno eliksir, pamiętam, wiedźmiński, który jak się wypijało, od razu mijał ten efekt upojenia alkoholowego, tylko nie pamiętam, gdzie go można było zdobyć. Chyba dopiero później. Aaa, dałeś sobie radę ze znakiem, to jeszcze nie jest z tobą tak źle. Powiedzmy, że... O, do ranka, bo tam przecież Leuwarden nie będzie w nocy siedział, bo tam utopca się spawniał, więc raczej wątpię, żeby tam Leuwarden siedział. Rara, wstawaj. Okej, okay, baranina. Drzwi do domu baraniny. Pewnie jakbym się tam wbił... A, nie wbił się bym, bo ramkarze tam stoją, więc raczej nie. Do Leuwardena było w tą stronę. Na groble muszę dojść, bo on tam zwykle przesiaduje. Rzeźba. Mogę do kanału wejść, ale w sumie nie mam po co. Kapłan? Nie, tu się nie da wejść. Dobra. Biedak. Biedna dziewczynka. Bida w tej zimie. Klasztornej. To chyba wyzima, tak. Wyzima klasztorna to jest. Grobla! Ładuj się i idziemy do Leuwardena, bo coś możemy od niego chcieć. Come on. Flisek. Jest Declan Leuwarden. Nie, Declan, przepraszam. 8:30. No, wcześniej dość wstajesz, myślę, do pracy. Tak? Szukam kamieni zwanych sefirami. Jest ich 10 i nie mam jeszcze wszystkich. Może interesujesz się dziełami sztuki i kuriozami? Wiem, o jakie kamienie chodzi. Kupiłem kiedyś jeden z nich. Sądziłem, że ma właściwości magiczne. Nie miał, a przynajmniej ja żadnych nie odkryłem. Swoją drogą, czarodzieje zdzierają za magiczne badania jak za zboże. Może zechcesz mi go sprzedać? Mam sprzedać Tiberat? Przywiązałem się do tego kamyka. Oferuję dobrą cenę. Powiedzmy 500... No chyba cię głowa boli. Nie myślałem o aż tak dobrej cenie. Ale niech będzie. Noszę Tiberat jako amulet. Możemy dokonać transakcji od razu. No nie. Brakuje mi trochę pieniędzy, ale dostarczę je niebawem. Nie śpiesz się, aż tak mi nie zależy na sprzedaży. O nie, 500 nie będę na pewno tracił. Sądzę, że to ty płacisz za broszę salamandry. Nie znam tylko powodu, dla którego to robisz. Co? Chyba zaszła pomyłka. Nie wiem, o czym mowa. Wiesz, o czym mowa. Zresztą, dlaczego się wzdrygasz? Ja też poluję na salamandrę i mogę tego dowieść. Skoro jesteś zapalonym łowcą bandytów, dostarcz mi 3 brosze. Wówczas porozmawiamy. Pak. A ja wszystkie sprzedałem. Niech to szlak. To co? Jedynym wyjściem jest chyba tłuczenie tych... kolesi salamandry. No nie mam tych 3 broszy. Niestety, będę musiał poszukać ich. Co ty masz do sprzedania? Coś ciekawego, czy nie bardzo? Czy ja mogę ci coś sprzedać inaczej? Srebrny pierścień na pewno. To mogę ci sprzedać. Kamień szlifierski, bo ja go nie używam. A tak to już nic. 3 brosze salamandry. Gdzie ja mogę ją... W nocy, w mieście? Nie wiem, czy ci kolesie mają brosze salamandry, szczerze mówiąc. Dobra, co ja mogę zrobić? Dalej będę musiał szukać, gdzie iść.
Ha, muszę przynieść mu 3 brosze. Gdzie, skąd ja te brosze wezmę? Okej, podczas cięcia gadałem z Talarem. Ograłem go w kości, bo to jest mistrz taki, no, zawodowiec w kości właśnie. Ograłem go i teraz mam kościany poker zawodowiec. Aha, jeszcze mam innego zawodowca do pokonania. No to dobrze wiedzieć. Strzani o mieczu, no nie mogę za bardzo. 3 brosze salamandry, uh-huh. No. Sefiry. Dobra, czyli muszę skądś wykminić te 3 brosze salamandry, a przy okazji jeszcze pogram z tymi zawodowcami tutaj w zimie klasztornej. W kości, żeby sobie nabić trochę pieniążków. A więc tak, ja wznowię nagrywanie, jak będę miał już jakiś trop. Także zaraz wracam. Okej, jestem. Jak widzicie, mam już 3 brosze salamandry. Teraz mówię trochę ciszej, bo nagrywałem już raz ten kawałek let's playa, ten odcinka i on się nie nagrał. Po prostu dźwięk z gry był za głośny, mnie w ogóle nie było słychać i nie mogłem z tym nic zrobić. Także gadamy z Loivardenem. Tak? Przyniosłem 3 brosze salamandry. Chyba warto ze mną porozmawiać o tej organizacji, prawda? Znakomicie. Ogłosiłem, że płacę 20 orenów za sztukę. W tym przypadku zrobię wyjątek. Dostaniesz 10 razy więcej. Świetnie. Chciałbym również wiedzieć, dlaczego płacisz łowcom nagród za walkę z bandytami. Powiedzmy, że salamandra szkodzi interesom. Twoim interesom? Między innymi moim. Posłuchaj mnie, Wiedźminie. Są na tym świecie siły przerastające twoje wyobrażenie. Bardzo wpływowe siły. Lepiej dla ciebie żyć w błogiej nieświadomości i dalej sądzić, że świat jest taki, na jaki wygląda. Loivarden, słyszałem ostatnio tyle górnolotnych monologów, że twój nie robi na mnie żadnego wrażenia. Mam w życiu twoje siły. Chciałbym jedynie wiedzieć, jak dotrzeć do przywódców Salamandry i jak dorwać niejakiego Azara Javeda. Sam chciałbym dostać tego Javeda. Jeśli go wykończysz, przyjdź do mnie, a zapewniam cię, że dostaniesz więcej niż 20 orenów. A jeśli uda ci się rozpracować salamandrę, postaram się w pełni zrekompensować twe wysiłki. To nie będzie łatwe. Odwiedzę cię jeszcze, licząc na pomoc. W miarę możliwości pomogę. Do zobaczenia. Tak? Bywaj. Okej, jak widzicie, już 600 orenów to jest dość duży wynik jak na 3 brosze salamandry, nieprawdaż? Okej, teraz idziemy do Vincenta na chwilę, żeby go uniewinnić, tak jakby. Ja zaraz wracam. Jesteśmy na miejscu, teraz gadamy z Vincentem. O co chodzi, Wiedźminie? Chcę z tobą porozmawiać o salamandrze. Nie obiecuj. Ktoś, co... Wyjaśnień jest kilka. Najbardziej oczywiste wskazuje na ciebie. Najbardziej oczywiste nie znaczy prawdziwe. Nie muszę ci się tłumaczyć. Precz. Wypuściłeś magistra z więzienia. Wpłacono kaucję. Takie jest, kurwa, prawo. Rozumiem. Prawo jest po to, żeby go przestrzegać. Zabroniłeś ludziom zajmować się salamandrą. To, że nie chcą z tobą rozmawiać, nie oznacza, że nie zajmują się sprawą. W porządku, nie przeszkadzam. Co robisz nocami? Spotykasz się ze swoim szefem? Azarem Javedem? Odchędosz się, Wiedźminie. Nocuję w dzielnicy handlowej, co w tym dziwnego? Skąd masz pieniądze? Nie trzeba być bogatym, żeby nocować w dzielnicy handlowej. Od czego są znajomi? Bogaci znajomi. Już wiem, co o tym myśleć. Matoły. Jeszcze raz, bo już wiemy, że Vincent jest niewinny. O co chodzi, Wiedźminie? Już wiem, co cię łączy z salamandrą. Umieram z ciekawości.
Podsumujmy wszystkie fakty. Mów dalej. Moje spotkanie z Salamandrą w kanałach to sprawka magistra, którego musiałeś wypuścić, bo nie miałeś wyjścia. Prawo to prawo. Też chcesz dopaść Salamandry. Ale żeby nie zagrozić akcji, trzymasz to w tajemnicy. A co robisz nocami, to nie moja sprawa. Wreszcie coś sensownego. Pozostaje mi tylko uznać twoje racje. Wreszcie jakieś rozsądne słowa w twoich ustach. Szkoda, że tak późno. No cóż. Masz tu sygnet straży miejskiej. Pokaż go strażnikom, a nie będą ci więcej robić problemów. Dzięki. Wiesz coś jeszcze o Salamandrze? Salamandra zamierza przejąć handel fistechem. Javed zwietrzył w tym dobry interes. Zresztą sam ci pana potęgę. Okej, mamy sygnet, dzięki któremu możemy się dostać do szpitala nareszcie. Gdzie ten sygnet jest? Tutaj. Dobra, jak pokażemy ten sygnet strażnikowi przy właśnie szpitalu, tak jak już mówiłem, to nas puści do środka i nie będzie uważał, że jesteśmy, nie wiem, roznosimy zarazę, czy rozniesiemy zarazę, czy cokolwiek. Okej, czyli możemy z nim pogadać. Przejścia nie ma! Chcę wejść do szpitala. W szpitalu są chorzy na zarazę. Nie będziesz mi tu choroby roznosił. Brzuchomówca, czy w ogóle to jest dopiero koks? Nie ruszając ustami, powiedział mi, że mogę wejść do środka. Nie, to nie jest raczej brzuchomówstwo, bo wtedy by było słychać, co on mówi. Telepatia. Super. Ma jakieś ciekawe zdolności ten strażnik, ale dobra. Już przestanę się czepiać aż tak. Okej, i pierwsze co zrobimy, to poprzeszukujemy sobie, co tutaj jest. Oczywiście. Bo to jest po prostu konieczne. Chory, chora, kosz z bielizną. Dobra, tutaj nie. Tutaj coś. Kufer. Co jest w kufrze jeszcze? Książki i parę innych rzeczy. Która jest godzina? 9. I jest jeden problem. Tutaj nie ma Szani. Więc ja muszę teraz pójść do ogniska, przespać się i poczekać, aż Szani wróci. Chyba gdzieś tu idzie. Nie, nie sądzę. Dobra, zaraz wracam. Okej, jestem w szpitalu już. Jak widzicie, Szani też tutaj jest, więc gadamy z nią. Geralt, udało ci się wydostać z więzienia. Nie było łatwo, ale się udało. Słyszałam co nieco o twoich ekscesach. Rzeczywiście miałem trochę roboty. Widzę, że pracujesz w szpitalu. Walczę z zarazą. Nie mam za dużo czasu na pogawędki. Gdzie możemy porozmawiać dłużej? Wynajmuję stację w północnej części miasta. Zajrzyj do mnie wieczorem. Dobrze. Mów szybko, bo nie mam czasu. Widzę, że kręcą się tu jacyś strażnicy. Tak. Przynieśli tego biednego człowieka. Jest cały poobijany. Kto go tak poturbował? Nie wiem. Strażnicy nie chcą ze mną rozmawiać, ale chcieliby, żeby szybko doszedł do zdrowia. To jakiś ważny więzień. Chciałbym mu zadać kilka pytań. Myślisz, że strażnicy mnie dopuszczą? Przyjdź wieczorem. Wtedy kręci się tu mniej ludzi. Może będą bardziej rozmowni. Zwłaszcza przy kupku czegoś mocniejszego. Tak zrobię. Mów szybko, bo nie mam czasu. Może ci w czymś pomóc. Tu nie przydadzą się twoje umiejętności. Chyba, że trzeba będzie chorych dobić. Cóż... Chociaż... Nie udało nam się jak dotąd znaleźć lekarstwa na zarazę. Znałeś Rastiego? Nie sądzę. Żałuj. Zanim w Mariborze zmogła go zaraza, odkrył, że ekstrakty z niektórych roślin spowalniają rozwój choroby. Potrzebujesz tych roślin? Tak, najlepsze byłoby herba Zirael, potocznie nazywane jaskółczym zielem. Niestety rośnie na niedostępnych, bagnistych terenach. Zobaczę, co da się zrobić. Przynieś jak najwięcej, każda sztuka się przyda. Co najmniej 5 pędów. Mam dla ciebie jaskółcze ziele. Świetnie. Zasłużyłeś na wdzięczność, moją i ich wszystkich. To drobiazg. Wręcz przeciwnie. Dla mnie to bardzo ważne. Jeśli będziesz czegoś potrzebował, daj mi znać.
Mam sprawę. Naprawdę nie może poczekać do wieczora? W zasadzie. Przyjdź do mnie do domu. Szpital to nie miejsce do załatwiania prywatnych spraw. Do zobaczenia. Okej, jak widzicie, Shani tutaj jest. Oddałem jej 5 sztuk jaskółczego ziela. Jakaś mała ciemka lata mi przed lampką. W zasadzie przed światłem. Taki cień dziwny padał. Okej, jak widzicie, już skończyliśmy. Znaczy nie skończyliśmy. Tu trzeba będzie wieczorem zajść i pogadać z tymi strażnikami. Trochę ciachnąć z nimi czegoś mocniejszego. Przyszedłeś się pomodlić do Wielkiej Matki? Nie jestem zbyt religijny. Melitele kocha wszystkie swoje dzieci, nawet te, które błądzą. To miło z jej strony. W czym mogę ci pomóc? Prowadzę pewne poszukiwania i dostałem wskazówkę, której nie rozumiem. Przyszedłeś we właściwe miejsce. Bogini jest nieskończenie mądra. Wskazówka mówi o potrójnej bogini. Zresztą sama przeczytaj. Trzy oblicza, tak, to pasuje do Melitele. Spójrz na ten posąg, uosabia trzy twarze bogini. A słowa o ofierze? Melitele przyjmuje jedynie ofiary z płodów natury. Owoców, roślin, kwiatów. Nie lubi zabijania w swoim imieniu. Melitele, matko nasza. Okej, jako że ja jestem wiedźminem, nie jestem specjalnie religijny. Okej, czyli do tych kolesi wrócę wieczorem z czymś mocniejszym, jakąś wódą albo czymś. Z Shani wieczorem też pogadam. Także okej, myślę, że to wszystko na ten odcinek. Mam nadzieję, że nie wyjdzie za krótki, bo teraz dogrywam ten kawałek i nie mam włączonego stopera. Ale okej, dziękuję za obejrzenie tego odcinka, zapraszam do kolejnych filmików i na razie.